Wszystko się zaczęło w Słupsku. Ja tam się tam urodziłem, kończyłem szkołę podstawową i pamiętam, jak z bratem starszym ode mnie tata namawiał nas do tego, żebyśmy chodzili do takiego młodzieżowego domu kultury, gdzie poznawaliśmy tajniki elektroniki. Tata był zawsze przekonany, że będziemy elektronikami. Brat został. Ja natomiast podjąłem wtedy decyzję, że pójdę do technikum drzewnego. Tam poznałem wspaniałych kolegów, z którymi mam dzisiaj zażyłe kontakty. Mieliśmy również wspaniałą nauczycielkę od technologii. 5 lat uczyła nas technologii. Pani magister Lucyna Wojtaszek. To ona zaszczepiła w nas taką pasję do drewna, ale przede wszystkim dużo opowiadała nam o studiach na Wydziale Technologii Drewna. Jaki to jest wyjątkowy kierunek, jak bardzo jest on przyjazny nie tylko dla innych użytkowników drewna w różnych postaciach, ale również z powodu tego nietypowej struktury, formy, możliwości zastosowania. Stało się więc tak, że właśnie po skończeniu technikum udałem się na studia związane z technologią drewna. Drewno. Ono jest tak nietypowe, tak niejednorodne i tak zmienne. Ma takie same, podobne wady i zalety, jak my wszyscy je mamy. Gdybyśmy spojrzeli na to, w jaki sposób to drewno było wykorzystane przez wiele lat, to już starożytni Egipcjanie stosowali drewno do produkcji mebli. Wykorzystywali ten blask, tę barwę, ten rysunek drewna od tysięcy lat, projektując bardzo estetyczne, zadbane i dobrze skonstruowane meble. Dzisiaj nawet jubilerzy dostrzegają walor kunsztu jubilerskiego, z jakim wykańczano drewno na powierzchniach mebli. Wydaje mi się, że nawet meble to chyba jeden z najładniejszych i najlepszych produktów, które mógł powstać z drewna. To one właśnie charakteryzują się tą eterycznością, nową barwą, rysunkiem i estetyką. I gdybyśmy również spojrzeli na drewno pod kątem jego właściwości mechanicznych, to drewno ma świetną relację między gęstością a wytrzymałością. Dlatego też bardzo dobrze konkuruje na przykład z takimi materiałami jak stal, jak beton, gdzie dzisiejsi konstruktorzy świetnie wykorzystują te właściwości do projektowania konstrukcji lekkich, ale za to bardzo wytrzymałych. Poza tym, jak każdy z nas lubi muzykę, to w muzyce klasycznej dominują instrumenty smyczkowe. Te z kolei są wytwarzane najczęściej z drewna rezonansowego, ale to nie każdego rodzaju drewna rezonansowego, bo przecież świerk rosnący wysoko w górach, który ma dobrą, wąskosuistą strukturę, dobrą i wysoką gęstość, świetnie nadaje się jako materiał rezonansowy do produkcji właśnie instrumentów muzycznych. Natomiast ten sam świerk, jeśli będzie rósł w innych środowisku, gdzie będzie miał luźną strukturę, mniejszą gęstość, większą porowatość, będzie z kolei doskonałym materiałem, który będzie absorbował dźwięk, pochłaniał dźwięk. Ten sam materiał, a jednak różne wykorzystania. Drewno jest niesamowite pod kątem właśnie technologicznych możliwości wykorzystania. Stąd zainteresowanie drewnem. Jako studenci jeździliśmy na różnego rodzaju praktyki, na różnego rodzaju zjazdy, mieliśmy wspólne spotkania. Im bardziej zbliżałem się do końca studiów, tym bardziej dostrzegają te walory, które są związane z akademickością. Miałem świetnych profesorów, można byłoby je właściwie ciurkiem wymienić wszystkich znakomitych profesorów z naszego wydziału, ale mnie utkwiło kilka osób. Profesor Dzięgielewski, profesor Raczkowski, profesor Ganowicz, profesor Proszyk. Osoby, które wywarły duży wpływ na kształtowanie się takiej świadomości naukowej. Pracę magisterską pisałem u doktora Binka, który też był partnerem moim gry w tenisa. Pracę robiłem w takim zakładzie stolarki budowlanej w Gnieźnie, a ona dotyczyła obliczeń numerycznych, takiej ramy drewnianej jako skrzydła okiennego, gdzie musiałem wykorzystać metody energetyczne przy obliczaniu sił wewnętrznych w ustrojach wewnętrznie statycznie niewyznaczalnych. Wtedy pomyślałem sobie, to jest fajna matematyka, trzeba ją wykorzystać w nauce. No i też właściwie jeszcze przed obroną pracy magisterskiej pan doktor Biniek zarekomendował mnie profesorowi Dzięgielewskiemu, wtedy kierownikowi katedry, i właściwie zostałem przyjęty na stanowisko asystenta jeszcze przed obroną pracy magisterskiej.
opublikowaliśmy wówczas książkę. To książka nazywa się Meblarstwo, projekt i konstrukcja. I ta książka oczywiście opisywała takie podstawy dotyczące projektowania i konstruowania mebli. A później, jak już rozpoczęła się praca naukowa po doktoracie, mieliśmy dużo wdrożeń, współpracy z przemysłem, doszedłem do wniosku, że przemysł, ale też i czyli branża meblarska, ale też i nauka, która dotyczy drzewnictwa, meblarstwa, wymaga pewnych nowych rozwiązań, czyli zastosowania metod komputerowego wspomagania projektowania i metod numerycznych, a w szczególności metod elementów skończonych. To mnie zafascynowało i właściwie do dzisiaj pasjonuję się tym elementem, tym fragmentem naukowym, żeby właśnie wdrażać to nie tylko w praktyce, ale również w nauce. W 1998 roku, zaraz po habilitacji, dostałem właściwie niewiarygodną propozycję od pana Ryszarda Balcerkiewicza, to jest właściciel i prezes fabryki mebli Balma, żeby podjąć się funkcji bycia dyrektorem do spraw produkcji. Duże wyzwanie, bo jak dla akademika oczywiście, który miał tylko dużą wiedzę teoretyczną, duże wyzwanie i nie tylko konstrukcyjne czy technologiczne, ale przede wszystkim takie menadżerskie, żeby panować nad dużą grupą osób. Do dzisiaj mamy świetne relacje z panem Ryszardem, który jest nie tylko mecenasem młodych inżynierów, bo zatrudnia naszych absolwentów, ale także oczywiście mecenasem wielu młodych talentów, projektantów mebli. To wywarło też duży wpływ na moje dalsze losy naukowe, bo kiedy w 2002 roku zostałem profesorem tytularnym, przestałem być już dyrektorem do spraw produkcji w tejże fabryce i tą swoją wiedzę, mam nadzieję, że dobrze wykorzystuję również przekazując ją studentom. Uwielbiam chodzić po lesie. Ile razy jestem w lesie, to wydaje mi się, że to jest takie środowisko, które zostało tak doskonale zaprojektowane, z taką precyzją i z takim porządkiem, z taką proporcją, że zawsze mi się nasuwają takie szeregi liczb, czy ciągi liczb, o których wszyscy wiedzą, bo one pochodzą właściwie ze złotego podziału. Jeśli wiem, jak wygląda złoty podział odcinka, to oczywiście liczbą, która jest tutaj ważną, to jest liczba 1,613 i tak dalej, to jest liczba złotego podziału. I na bazie tej liczby, właściwie ta liczba jest również taką, która powstaje w wyniku podziału kolejnych liczb z ciągu Fibonacciego. Fibonacci był młodym włoskim matematykiem. I co jest interesujące, proszę Państwa, w lesie i w ogóle w naturze, że one występują wszędzie. Jeśli zauważymy na przykład, jak zbudowane są szyszki każdego drzewa iglastego, to łuski tych szyszek układają się w helisy, a helisy to są takie geometryczne odpowiedniki tych liczb Fibonacciego. Układają się w helisy i tych helis jest zawsze 13. Jeżeli spojrzymy na przykład, jak rosną konary drzewa, od pnia poprzez poszczególne konary, to najpierw mamy jeden pień, później najczęściej, to jest większość, mamy dwa, później znajdują się trzy i coraz wyżej jest 5, 8, 13 i ta korona się świetnie rozbudowuje. Jeśli przyjrzymy się również na przykład, jak przyrastają młode pędy na drzewach, młode gałązki, na tych gałązkach pojawiają się pierwsze liście, to one pojawiają się w takich okółkach. I gdyby na przykład dokonać złotego podziału okręgu na dwie części, to one, ten podział tych dwóch łuków w proporcji oczywiście długości łukowej odpowiada liczbie Fibonacciego, natomiast w miarze kątowej to jest 127,5 stopnia. Jeżeli spojrzymy, jak te liście tak przyrastają od dołu, przy nasadzie, coraz wyżej do czubka tej gałęzi, to zobaczymy, że każdy listek przyrasta co 127,5 stopnia i każdy następnie jest mniejszy powierzchniowo, proporcjonalnie w liczbie Fibonacciego. Więc natura obdarzyła nas rzeczą niewiarygodną. Jeśli potrafimy spojrzeć na tą naturę właśnie pod kątem tego, że proporcja powoduje, że coś jest piękne i my odczuwamy to piękno, bo jest proporcjonalne, no to należy zauważyć, że w tym jest również jakiś sens matematyczny, że tam jest, natura wybrała taką ścieżkę matematyczną.
A to też spowodowało, że te rozwiązania matematyczne, a ściśle rzecz biorąc numeryczne, zafascynowały mnie również pod tym kątem, żeby optymalizować, czyli optymalnie, najlepiej jak można, wykorzystywać ten materiał, jakim jest drewno. Wtedy ma się do niego ogromny szacunek. Napisałem kilkanaście książek, ale uważam, że mam takie pozycje, które nazywam trylogią dla meblarstwa. Pokażę je, ponieważ one dotyczą trzech rzeczy, trzech tematów, trzech obszarów. Mianowicie dotyczą projektowania mebli. To jest książka, ta jest w języku polskim i w zasadzie dotyczy takich pryncypiów projektowania i konstruowania mebli. Zasad, jakimi należy kierować się przy projektowaniu, przy budowie, przy obliczaniu struktur. To jest oczywiście ta sama książka przetłumaczona na język angielski. Te pozycje dotyczą inżynierskiego podejścia do projektowania mebli. Tam znajdują się między innymi informacje, co często podkreślam studentom, że mebel tapicerowany, na którym codziennie, z którego codziennie prawie korzystamy, właściwie od świtu aż do późnego wieczora, bo jemy śniadanie, później pracujemy, często jeździmy samochodem albo tramwajem. Codziennie kontaktujemy się z tym meblem przez kilkanaście godzin. Nie ma takiego drugiego przedmiotu, z którym byśmy się nie kontaktowali w sposób bezpośredni, tak jak właśnie z meblem. Dlatego projektowanie mebli tapicerowanych ma wiele warstw, jest bardziej skomplikowane niż mebli skrzyniowych, a dotyczy m.in. kontaktu, ciśnienia w krwi, w obiegu nacisków między ciałem ludzkim a danym meblem, a ponadto meble powinny być tak zaprojektowane również, żeby utrzymać dobrą linię kręgosłupa, czyli dobre podparcie. Ta książka zawiera takie informacje, że projektant będzie potrafił dobrać nie tylko kształt mebla, ale również materiały, które są potrzebne do jego wytworzenia. A drugą książką, która należy do tej trylogii, to jest taka książka dotycząca komputerowego zapisu konstrukcji mebli. Ponieważ systemy CAD-owskie stały się bardzo popularne, więc nie wszystkie systemy informatyczne, które wspierają projektowanie mebli, nadają się do tej branży. Ta książka opisuje właśnie takie środowiska, które są wygodne dla projektantów, ponieważ nie tylko informują o tym, jak zapisać konstrukcję, ale również jak przenieść informacje technologiczne, które kiedyś były zapisywane na kartkach albo w Excelach, a dzisiaj wszystkie informacje konstrukcyjno-technologiczne przenosi się właśnie do systemów CAD. No i trzecia dotyczy komputerowo zintegrowanego wytwarzania mebli. Książka, która powstała na bazie moich właśnie doświadczeń jako dyrektora do spraw produkcji w fabryce mebli. I ona opisuje z kolei, jak należałoby poprawnie wdrożyć system informatyczny do zarządzania przedsiębiorstwem. Przecież jest to tak skomplikowana struktura, począwszy od zakupów, poprzez zamówienia klientów, poprzez zlecenia produkcyjne, poprzez harmonogramowanie produkcji. Wszystko po to, żeby dzisiaj produkt wykonać dobrze za pierwszym razem, ale przede wszystkim, żeby zrobić na zamówienie klienta. Dzisiaj producenci mebli starają się produkować je w sposób customizowany, czyli dokładnie na zapotrzebowanie klienta. System informatyczny musi być kalką tych potrzeb i ułatwiać producentowi szybkie reagowanie i również na zakup materiałów albo zmianę formy konstrukcji tego mebla, tak żeby dopasować się do potrzeb użytkownika. W takim dobie gospodarki o cyklu zamkniętym, mówimy o circular economy czy o circular design, gdzie projektujemy produkty, które nie potrzebują surowców, czyli raz pobieramy surowiec, a później te wszystkie surowce krążą w takim cyklu zamkniętym, powodując, że na przykład meble, które raz zostały wyprodukowane, one powinny być zaprojektowane w taki sposób, żeby użytkownik mógł je sam naprawić, żeby mógł je zdemontować i zmontować ponownie, uzyskując nową bryłę, czyli jakby nową funkcję, nowe przeznaczenie. Tworzy się taki cykl zamknięty, co powoduje, że gospodarka i te zasoby, również leśne, będą oszczędzane. Pasjonuję się i uwielbiam grać w tenisa. Uwielbiam grać w tenisa. Rozpocząłem tę grę właściwie w szkole średniej. Ja gram z kolei w tenisa tu też na uczelni. Mam wielu
kolegów grających w tenisa właśnie z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna. Tam jest dużo takich świetnych graczy, bardzo dobrych. I oczywiście krzyżujemy rakiety na różnych nawierzchniach i ceglanych, i syntetycznych. Bardzo lubię wolny czas spędzać nad morzem. Uważam, że mamy fantastyczne Morze Bałtyckie. Ono jest tak różnorodne, o każdej porze roku, każdego miesiąca jest inne. Zimą fantastycznie i takie czapy śnieżne na falochronach. I bywają dni, że morze jest tak gładkie i równe, że nie ma ani fali, jak tafla lodu. A i są dni oczywiście wakacyjne, gdzie łatwo i z pasją można godzinami przesiadywać przed zachodem słońca. I to jest mój wolny czas. A świetnym kompanem jest mój wnuczek, Wojtuś. W tego samego dnia obchodzimy imieniny. I to dla mnie najlepszy czas. Na kierunku studiów projektowania mebli studenci pierwszego, drugiego oraz trzeciego roku realizują projekty mebli w postaci modeli na przedmiocie pracownia projektowania mebla. Pracownie są prowadzone przez panią profesor Sarewicz Owsian, pana profesora Marka Owsiana, a owocem tych prac są takie właśnie oto modele, które wykonane są najczęściej z drewna, z tworzyw drzewnych, z tkanin różnego rodzaju, metali, szkła i powinny najczęściej oczywiście oddawać ducha tego mebla, który będzie mógł być wykonany w skali 1:1. Katedra Meblarstwa posiada dwa laboratoria. Jedno i służy do badania i atestacji mebli, czyli tam dostarczamy meble pełnowymiarowe, z przemysłu najczęściej. Tam prowadzone są badania zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. Natomiast drugie laboratorium, w którym się teraz znajdujemy, służy do badania małych elementów, najczęściej próbek drewna. I tu oznaczamy właściwości sprężyste materiałów, wytrzymałość materiałów, a w przypadku niektórych materiałów sprężystych czy hipersprężystych, również ich elastyczność, odbojność, gęstość, porowatość. Jesteśmy teraz w sali dydaktycznej, sala numer 9. W niej najczęściej studenci przygotowują nowe projekty, przygotowują swoje prace seminaryjne, a tutaj także deponujemy część projektów, które są realizowane przez studentów najczęściej 3-4 roku w kierunku projektowania mebli i technologia drewna, a projekty, które powstały w ramach ćwiczeń i później zmaterializowane w postaci modeli w skali 1:1, najczęściej w przedsiębiorstwach. To jest projekt regału, który został zaprojektowany przez studenta trzeciego roku na kierunku projektowania mebli w ramach zajęć dydaktycznych, czyli zajęć semestralnych, a projekt został sfinalizowany i wykonany w fabryce produkującej sklejki. To jest sklejka Eko w Ostrowie Wielkopolskim. Przy współpracy z tym przedsiębiorstwem studenci dostają na początku semestru określone zadanie projektowe z określonymi wymaganiami, kryteriami, przygotowują założenia projektowe i na podstawie tych założeń projektowych finalizują swój projekt. Trzy najlepsze prace są przez sąd konkursowy oceniane, a sponsorem nagród jest oczywiście sklejka Eko, dzięki którym studenci mogą po pierwsze zrealizować swój fajny projekt, zapoznając się z technologią, a w ubiegłym roku jako nagroda to były bilety na festiwal Gdynia Days, co dla studentów było bardzo atrakcyjne.